Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. Pożegnanie z Unią Europejską, pisze dzisiejszy The Times. Wyjście, a nie wojna. To z kolei nagłówek The Sun. Wielka Brytania żegna się ze wspólnotą. Tysiące Brytyjczyków świętowało na ulicach miast. 3, 2, 1! Było odliczanie i świętowanie, bo dla tych, którzy głosowali za opuszczeniem Unii Europejskiej, to realizacja woli narodu brytyjskiego. Jestem wystarczająco szczęśliwy, że mój głos rzeczywiście coś znaczył. W końcu jesteśmy niezależni, w końcu opuszczamy tę przerażającą dyktaturę. Jednak dla niektórych Brytyjczyków sobotni tea time, czyli zwyczajowa herbata, będzie dziś niezwykle gorzka. Głosowałem za pozostaniem w referendum i rzeczywiście prowadziłem kampanię w tej sprawie. Osiągnęliśmy wynik, którego nie chcieliśmy i musimy to zaakceptować. Moje stanowisko jest takie, abyśmy byli blisko Europy. Musimy utrzymać relacje handlowe. O utrzymaniu dobrych relacji poza byłym liderem Partii Pracy mówią dziś przedstawiciele Unii Europejskiej. Chcemy mieć jak najlepsze stosunki z Wielką Brytanią, ale nigdy nie będą one tak dobre, jak w przypadku członkostwa. Doświadczenie nauczyło nas, że siła nie leży w znakomitej izolacji, lecz w naszej wyjątkowej Unii. Nostalgię można dziś wyczuć także wśród nagłówków brytyjskich gazet. O to, by z opuszczenia Unii Europejskiej nie rozpętała się wojna, apeluje The Sun. Na bardziej stonowany nagłówek zdecydował się The Times, który pisze o pożegnaniu z Unią Europejską. Jak będą wyglądały dalsze relacje Wielkiej Brytanii z krajami Unii Europejskiej? Co jeszcze trzeba ustalić? I jaki będzie los Polaków mieszkających na wyspach? Brexit pozostawia za sobą wiele otwartych pytań. Brexit stał się faktem. O północy Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Teraz przed Zjednoczonym Królestwem tak zwany 11-miesięczny okres przejściowy. Z uwagi na przyjęte okresy przejściowe zasady zostają takie same po to, żeby stopniowo przygotować się na nowy reżim prawny, który w tak zwanym międzyczasie ma zostać wynegocjowany. Mówi ekonomista dr Bartosz Michalski. Londyn i Brukselę czekają negocjacje o kształt relacji po Brexicie. Dotyczyć one będą kwestii handlowych, ceł czy swobody przepływu osób. W tle są negocjacje między urzędami brytyjskimi a unijnymi, gdzie trzeba ustalić około 750, może 800 różnych umów o bardzo szczegółowe detale. Zaznacza Michał Dębiński, główny doradca Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. Nowa umowa handlowa ma wejść w życie w 2021 roku. Jakkolwiek można się spodziewać, że raczej będą tutaj opóźnienia, ponieważ zwykle takie umowy handlowe dzisiaj są bardzo skomplikowane, bardzo kompleksowe, bardzo rozległe tematycznie, stąd być może nie wszystko uda się w tak krótkim czasie wynegocjować, ustalić i co ważne także przyjąć. Najbliższe miesiące to kluczowy czas zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i dla Unii. Pod znakiem zapytania stoi import i eksport towarów z Wielkiej Brytanii po Brexicie. Sporo co Brytyjczycy konsumują. Czy to powiedzmy samochody, meble, materiały budowlane, żywność. Jest importowane. Tak? W przypadku żywności to 50% wszystkiego, co Brytyjczycy jedzą, to przychodzi z innych krajów, a z tego połowę przychodzi z Unii Europejskiej. A dla Polski żywność to jest ogromna kategoria, to druga kategoria z punktu widzenia eksportu. Pierwsza kategoria to motoryzacja, to samochody i części samochodowe. Po Brexicie Unia Europejska straci prawie 5,5% swojej powierzchni, niemal 13% ludności i drugą co do wielkości gospodarkę, która wytwarza 15% unijnego PKB. Szkocja powróci do Unii Europejskiej już jako niepodległe państwo, zapowiedziała szkocka premier. Jeszcze w tym roku miałoby się odbyć referendum niepodległościowe, jednak najpierw potrzebna jest zgoda rządu w Londynie. Szkoci nie są zadowoleni z Brexitu. Dziś w nocy tamtejsza premier zapowiedziała na Twitterze powrót Szkocji do Unii Europejskiej jako niepodległego państwa.
Ponadto szkocki parlament opowiedział się za przeprowadzeniem referendum niepodległościowego. Miałoby się odbyć jeszcze w tym roku. Nadal będę robiła wszystko, co w mojej mocy, aby zapewnić przeprowadzenie referendum w tym roku. Brexit wprowadził Szkocję na złą drogę. Musimy wrócić na właściwą drogę tak szybko, jak to możliwe. W tym celu poinformowaliśmy dziś rano szkocki parlament, że po uchwaleniu ustawy o referendach pod koniec ubiegłego roku i po głosowaniu za referendum w tym tygodniu, zwrócimy się teraz do Komisji Wyborczej o ponowne zbadanie pytania, czy Szkocja powinna być niepodległym krajem. Zgodę na referendum musi wydać jeszcze rząd w Londynie. Jednak premier Boris Johnson jest temu niechętny. Pierwsze referendum niepodległościowe w Szkocji odbyło się 5 lat temu. Przeciwko opowiedziało się 55% obywateli. Tymczasem sytuację zmienił Brexit. Pokazało to głosowanie w 2016 roku w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. Za pozostaniem we wspólnocie było 62% Szkotów. Wiele zmieniło się od 2014 roku. To istotna zmiana okoliczności i ta zmiana jest całkowicie ignorowanym poglądem Szkocji na coś tak wielkiego jak Brexit. Tracimy swoje miejsce na jednolitym rynku. Tracimy swobodę przemieszczania się ludzi, która jest tak ważna dla naszej gospodarki. Z najnowszych badań wynika, że za wyjściem z Wielkiej Brytanii jest 51% Szkotów. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa z Chin. Władze w Pekinie podają, że zmarło łącznie 259 osób, a blisko 12 tysięcy jest zakażonych. Wszystkie prowincje i regiony Chin są dziś dotknięte koronawirusem, bo we wszystkich stwierdzono przypadki zakażenia. Główne pole bitwy z wirusem znajduje się w Chinach, zwłaszcza w Wuhan. Byliśmy świadkami rozprzestrzenienia się go na inne kraje świata, ale stanowią one tylko 1% ogółu dotkniętego koronawirusem. Oznacza to, że środki podjęte przez Chiny są bardzo skuteczne. Jednak liczba zakażonych rośnie z godziny na godzinę, a ten wspomniany 1% to 25 krajów na świecie, w tym Niemcy, Francja i Stany Zjednoczone. U mieszkańca naszego hrabstwa potwierdzono występowanie koronawirusa. Jak wiadomo, jest to pierwszy przypadek w hrabstwie Santa Clara i w rejonie Zatoki. Pierwszy przypadek potwierdzono także w Hiszpanii. Kolejni chorzy trafiają do szpitali w Rosji. Mieszkańcy Hongkongu chcieliby zamknięcia granic. Nic tak, by nikt z zewnątrz nie mógł dostać się do tego specjalnego regionu. Tam również zastosowano szczególne środki bezpieczeństwa. Bez masek nie możemy iść do pracy, ale bez masek nie ośmielilibyśmy się nawet wyjść z domu. Wirus trzeba powstrzymać u jego źródła, czyli w Wuhan. Tam sytuacja w szpitalach jest dramatyczna. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zwiększyć liczbę łóżek szpitalnych, nie dzieje się to w takim tempie, jakby tego oczekiwano. Epidemia ta jest definiowana jako choroba zakaźna klasy B, która wymaga wysokich standardów warunków szpitalnych. Na razie świat stara się odciąć od Chin. Kolejne linie wstrzymują loty. Są wśród nich m.in. polskie linie lotnicze LOT, Air New Zealand, Finnair, American Airlines i Delta Air. Inni przewoźnicy, tak jak tajlandzkie linie lotnicze, dokładnie sprawdzają samoloty, które przylatują z Chin. Wdrożono dodatkowe procedury, które pozwalają na dokładną dezynfekcję. Jedną z rzeczy, które robimy, jest zapewnienie bezpieczeństwa podróżujących przez wykonanie procedury dezynfekcji wszystkich samolotów powracających z Chin. Wczoraj pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusem trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Obecnie trwają badania, które jednoznacznie potwierdzą lub wykluczą chorobę. Jak wiadomo, wcześniej powrócił z Chin. Premier Mateusz Morawiecki weźmie dziś udział w szczycie Grupy Przyjaciół Spójności. Podczas spotkania omówiony zostanie m.in. kształt budżetu unijnego na lata 2021-2027.
Przedstawiciele państw skupionych w Grupie Przyjaciół Spójności spotkają się dziś w Portugalii. Podczas szczytu zostanie wypracowane wspólne stanowisko członków grupy w sprawie kształtu przyszłego budżetu Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie funduszy, które pomogą wyrównać poziom życia w różnych regionach wspólnoty. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska wyraża dobrą wolę, by w tej kwestii znaleźć przynajmniej kompromis. Jednocześnie zadeklarował, że przedstawi stanowisko Polski z naciskiem na politykę rolną i politykę spójności, czyli rozwój infrastruktury. Na marginesie szczytu szef rządu spotka się także z premierem Portugalii. Przedstawiciele rządów omówią stosunki dwustronne, a także wyzwania dotyczące europejskiej polityki sąsiedztwa i polityki wschodniej Unii Europejskiej. W całej Polsce trwa akcja Biała Sobota. W 28 ośrodkach onkologicznych można skorzystać dziś z bezpłatnych porad, konsultacji i badań, poinformował resort zdrowia. 4 lutego to Światowy Dzień Walki z Rakiem. Z tej okazji w 28 placówkach onkologicznych w całej Polsce trwa dzisiaj Biała Sobota. W ramach akcji można skorzystać z darmowych porad i konsultacji. Ośrodki te wykonują dziś również bezpłatne badania w celu wczesnego wykrycia nowotworów. W wielu miejscach zaplanowano także wykłady na temat profilaktyki, wczesnego wykrywania i skutecznego leczenia nowotworów we wczesnym stadium. Listę ośrodków, które uczestniczą w projekcie Biała Sobota i wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia. Biała Sobota to nie jedyny dzień, kiedy pacjenci mogą przebadać się pod kątem nowotworów. W Polsce prowadzone są 3 programy badań przesiewowych: wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy dla kobiet oraz wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla kobiet i mężczyzn. W ramach tych programów pacjenci mogą wykonać bezpłatne badania przez cały rok. Najnowsze dane Krajowego Rejestru Nowotworów wykazują, że w 2017 roku w Polsce na nowotwory złośliwe zachorowało blisko 165 tysięcy osób. Dziś rusza mały ZUS Plus. To rządowe rozwiązanie ma ułatwić funkcjonowanie drobnym przedsiębiorcom. Będą płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne, ale ta propozycja ma także drugą stronę medalu. W przyszłości może być niższa emerytura. Mały ZUS funkcjonuje od ubiegłego roku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przychód wyniósł do 67,5 tysiąca złotych, mogły płacić przez 2 lata niższe składki ZUS-owskie. Było to 30% minimalnego wynagrodzenia. Od jutra zamiast małego ZUS-u będzie mały ZUS Plus. Niższe składki będą płacić ci, którzy osiągną dochód do 120 tysięcy, mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dziś z rozwiązania mały ZUS Plus może korzystać przedsiębiorca, dla którego barierą wejścia jest poziom przychodowy. Mówimy o tych przedsiębiorcach, których przychody nie przekroczą 120 tysięcy złotych rocznie, co jest dwukrotnie wyżej niż to rozwiązanie z poprzedniego roku. Ci, którzy dotąd korzystali z małego ZUS-u, są zaliczani w sposób automatyczny do małego ZUS-u Plus. Natomiast osoby, które po raz pierwszy będą z tego rozwiązania korzystać, powinny zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 2 marca tego roku. Ci drobni przedsiębiorcy, którzy zaczną spełniać kryteria w ciągu roku, będą mogli zgłaszać się do 7 dnia kolejnego miesiąca. Przedsiębiorcy, których obejmie mały ZUS Plus, a jest ich około 320 tysięcy, będą płacić składki proporcjonalnie do dochodu. Pan Nowak, który w zeszłym roku miał dochód w wysokości 36 500 zł, w 2020 roku na ubezpieczenia społeczne zapłaci miesięcznie 474,60 zł. W wyliczeniu nowej podstawy składek ma pomóc przedsiębiorcom kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dostępny na stronie www.sklatka.pl, informuje prezes ZUS Gertruda Uścińska. Jest to bardzo praktyczne, przydatne rozwiązanie, które po wskazaniu kilku parametrów pokazuje podstawy wymiaru składki. Mały ZUS Plus zwiększy ilość firm uprawnionych do ulgi. W sumie przedsiębiorcy zaoszczędzą około 1,3 mld złotych rocznie. To kolejna pomoc dla przedsiębiorców. Podstawową jest półroczna ulga na start. Należy jednak pamiętać, że dziś niższe składki na ubezpieczenie społeczne to w przyszłości niższe emerytury. To były informacje dnia. Więcej w południe z Panem Bogiem.